Witam kochani bardzo serdecznie, Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop dla koziorożca, horoskop na listopad, ten zodiakalny koziorożec ascendentalny, czy w słońcu, czy w księżycu, jeśli macie ten znak, zapraszam. Same główne aspekty, miłość, praca, zdrowie, niespodzianki, jeśli będą rady, ostrzeżenia, podróże, czy cokolwiek, oraz anielska odpowiedź do Renwirtu, także to na koniec czytania. Dobrze, możecie pomyśleć oczywiście nad pytaniem, a ja tutaj wylosuję odpowiedź na koniec horoskopu. Koziorożec, listopad 2022. Zobaczymy, co dla Was, kochani, koziorożec. Jak to wszystko będzie wyglądało? Oczywiście karty się zaplątały. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Szczególnie tutaj dla koziorożca czytanie ogólne, ale każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie. Koziorożec, listopad. Na spodzie czytania, moi kochani, mamy moc. Jest tutaj, moi drodzy, bardzo dużo witalności, zmienia się energia, jest szansa na poprawę sprawności fizycznej, może będziecie, moi drodzy, uprawiać jakieś sporty, także pomagać innym, może zwierzętom, może dzieciom, osobom starszym. Jest tutaj dobra współpraca, ale też moc mówi o tym, że nie wiecie, ile w Was siły, dopóki się tego nie dowiecie, dopóki tego nie potrzebujecie, tak? Także tutaj moc, bardzo duża energia dla koziorożca na listopad. Dobrze, zacznijmy od początku. Niejasne sprawy urzędowe, niejasne sprawy z jakimiś dokumentami, listami. Wszystko z sektorem publicznym się wiąże. Możliwe, że to będzie trzeba wyjaśniać pewne sprawy, pewne umowy. Czytajcie jasno, bo tu sprawa może jakaś powrócić, która jest zamieciona pod dywan, sfałszowana. Czytajcie wszystko dokładnie i też ta sprawa powraca, tak? Tu trzeba ponowić jakąś umowę, wystąpić o coś ponownie, tak? No, tu każdy koziorożec będzie miał inną sprawę, ale chodzi o urząd, chodzi o pismo, może być coś pominiętego, abyście później nie musieli przepłacić za coś. Także pilnujcie dokumentów od początku miesiąca i Waszych umów. Jeśli coś się kończy, trzeba rozwiązać, żeby tam nie naliczali, czy coś w tym rodzaju. Może chodzić o ubezpieczenie, może chodzić o jakieś opłaty tutaj różne. Także uważajcie. Może o samochód, o ubezpieczenie, może też chodzić o dzieci w szkole, opłaty. Pilnujcie tych opłat, żeby później nie było po prostu dopłacania. Możliwe, że też ktoś Was odwiedzi z zagranicy, przyleci do Was w tym miesiącu. Zmiany w uczuciach, moi kochani, w miłości, w partnerstwie Waszym, w małżeństwie, może być kłótnia. Trzeba niejasności sobie wyjaśniać, pracować nad związkiem, nad Waszą miłością w tym miesiącu. Nie tutaj zamiatać pod dywan problemów, tylko rozmawiać i oczywiście pracować nad związkiem. Moi drodzy, ja wiem, że macie dużo obowiązków domowych, zawodowych, jest też dużo bujania w obłokach u koziorożca.
Szczególnie obowiązki tutaj pokazują się przy dzieciach, moi kochani. Może trzeba będzie tu właśnie dla dzieci coś zrobić, poświęcić im czas, zapisać na dodatkowe zajęcia, zawieść na jakieś dodatkowe właśnie lekcje, coś w tym rodzaju. Też oczywiście pamiętajcie o tym, że tu może być bardzo ważna rozmowa w tym miesiącu. Może też będziecie chcieli zmieniać pracę, możliwe. Będziecie podpisywać dużo jakichś dokumentów w tym miesiącu. Przynajmniej 2 lub 3. Także tu uważajcie przy podpisywaniu. Jest jakaś umowa znowu, która powraca i trzeba będzie tam to wszystko podpisać, uzupełnić. Moi drodzy, na pewno nie będzie czasu, choć troszeczkę będziecie bujać w obłokach, tak jak powiedziałam, będziecie może trochę przeciążeni, to pamiętajcie o tym, że zaczynacie jakiś nowy etap w tym miesiącu powoli. Z końcem listopada wchodzicie w coś nowego. Przyjdzie do Was spełnienie marzeń na pewno. Możliwe, że poczujecie szczęście, poczujecie taką chęć zrobienia czegoś dla siebie, spełnienia marzeń. Będzie to ciężka droga, nowy projekt Was czeka od końca listopada. Powoli go wdrażacie, ten nowy projekt, nowy plan. Pamiętajcie o tym, że to wszystko idzie z przeznaczenia. Jeśli będziecie gorzej się czuć w tym miesiącu, na pewno podołacie problemom zdrowotnym i wyzdrowiejecie bardzo szybko. Proszę o tym pamiętać, bo tutaj problemów zdrowotnych trochę może być na wirusy, bakterie bym uważała, na układ stawowo-kostny, przewód pokarmowy, układ pokarmowy, drobne przeziębienia, tak? Na to trzeba zwracać uwagę i odporność. Też dzieci mogą troszeczkę Wam się przeziębiać w tym miesiącu. Też trzeba zwrócić uwagę na dzieci, odporność u Was w domu, w rodzinie. Moi kochani, jak przychodzicie z jakiegoś urzędu, z publicznej jakiejś, no nie mówię toalety, ale z jakiegoś publicznego miejsca, myjcie koniecznie ręce, bo żebyście nie przynieśli do domu wirusów i bakterii. To jest pewne, że tak trzeba robić. O miłości powiedziałam, trzeba pracować nad miłością, na pewno w stałych związkach, bo mogą być ciche dni. Ale się wszystko wyjaśni. Dla osób, które poszukują miłości, mogą być flirty, takie romanse, spotkania, może być coś nowego. Choć powoli, ale traktujcie to jako przygodę na początku. Nie bądźcie zbytnio otwarci i nie przygotowujcie się, że to będzie taka miłość na całe życie, tak? Może być takie zauroczenie. No dobrze, moi drodzy. O finansach tutaj mówiłam w zasadzie. Finanse nie będą takie ważne, ponieważ tych finansów nie będzie za wiele w ogóle. Od tego trzeba zacząć, bo jest tylko rycerz monet. Zmiana w finansach, tak? Dodatkowe obowiązki, a tych finansów takich polepszonych, no niestety w tym miesiącu tak bardzo nie widać. Będzie tak, jak było do tej pory. Będziecie się starać dopiero o polepszenie, o lepszy status finansowy, może nową pracę, dodatkową jakąś pracę. No i oczywiście teraz karta anielska, odpowiedź. Możecie myśleć nad pytaniem. A ja za chwilkę wylosuję dla Was, kochani, odpowiedź anielska w tym miesiącu. Tak, no tutaj wyszło bardzo ciekawie. I zaraz zobaczymy. Tak, moi drodzy, jest pięknie. Odpowiedź na Twoje pytanie brzmi tak.
To jest właściwa decyzja. Jeśli pragniesz uzyskać tutaj, moi kochani, coś w tym miesiącu, to brawo. Podjęta przez ciebie decyzja jest właściwą. Nie ma sensu dalszego analizowania dostępnych opcji. Wiesz, co masz zrobić i powinieneś konsekwentnie realizować swój plan. Dokonałeś właściwego wyboru, który zagwarantuje ci rozwój osobisty i zawodowy, choć niektóre decyzje będą się wiązały z nie lada wyzwaniami. Jeśli stojące przed tobą zadanie cię zniechęca albo nawet wywołuje smutek, przystępuj do realizacji swoich planów w sposób będący afirmacją życia i wyrażeniem miłości do własnej osoby. Poproś swoje anioły o to, by udzieliły ci pełnego wsparcia i nie wahały się, kiedy będą mogły otoczyć cię wsparciem, nie tylko ciebie, ale twoją rodzinę i przyjaciół. Czyli tak działajcie. To, co wybraliście, to jest dla was słuszna opcja. Ja wam życzę spełnienia, miłości, radości, finansów bardzo dobrych i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.